Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was do przedstawienia Kelisa Whipa 50. Na wstępie chciałbym sprostować z poprzedniego odcinka o Whipie 10 odnośnie ceny. Damian się pomylił i powiedział o stowie za dużo. Whip 10 kosztuje 2599, a nie tak jak powiedział 2699, czyli 2599 zł Whip 10. Być natomiast, może uprzedziłem fakty. Nie tak wiem. Jest. Na razie cena zostaje 2599. Dokładnie, tak. Jedziemy dalej z tym modelem. Dzisiaj omawiamy Wam Whipa 50. Model za cenę 3399 zł. Co dostajemy za 900 zł więcej w porównaniu do Whipa 10? Dostajemy. Najpierw omówmy to, co mamy podobne. Mamy ramę aluminiową, główka temperowana, kolor taki niebieski, nie wiem, turkusowy, w połysku, bynajmniej bardzo ładny i się rzucający. W skrócie ładny. Ładny, tak, ładny. Jak... W zasadzie podoba się, także tak, no, mi też się podoba. Bym jeździłbym. Nie określałbym tego koloru męskim okiem, bo to się chyba nie da. No dokładnie. Mamy w tym rowerze już support na wkręcany. Jest to support BSA, typu BSA na halautek. Z korbą halautek zwiększa sztywność całego układu napędowego. Korba krótka, bo 170 mm. Jest tu potrzebna w razie robienia jakichś trików, czy po prostu gdzieś tam, żeby nie zahaczyć. Tak. Na jakichś hopach. Przerzutka już jest srema, tak jest. Wstawiona X4. Wielu riderów, którzy kupują rowery dirtowe, zwracają uwagę, że X4, X5 mają lepszą sztywność jak prostsze modele Shimano, no i chętnie je wybierają. No i też zauważyliśmy, że w wielu modelach dirtowych raczej się stosuje sremowskie przerzutki, nie shimanowskie. No ale to taka luźna obserwacja. Kasetę mamy 9, także też mamy już większą rozpiętość na kasecie, nie 7, a 9. To, o czym wspominaliśmy przy Whipie 10, obręcze są wzmacniane, ale tu są dodatkowo kapsulowane, co misiów mojej wagi bardzo ucieszy, no bo jest to dodatkowe wzmocnienie dla obręczy. I można sobie skoczyć bez ryzyka, że to koło się nam po prostu złoży. Tak jak mówiłem, Whip 50, obręcz czy to tam, czy tu, to powinny być kapsulowane ze względu na wytrzymałość tego, tak? Większą. No i kolejny upgrade to hamulce. Dokładnie. Hydrauliczne, nie mechaniczne. Są to MT200. Podstawowe, ale w zasadzie wyhamujemy. Dokładnie, o to chodzi. Jeżeli chodzi o siłę hamowania w MT200, jest zaskakująco dobra moim zdaniem, jak na tą cenę, porównując do innych producentów w podobnych lub wyższych nawet cenach. No i kolejny upgrade to jest amortyzator. Mamy tutaj olejowy od SR Santura na skoku 100 mm. Co ważne, rama, tak jak i amortyzator, mamy na zwykłych osiach, czyli tych QR jeszcze, tych starszych. Tak. Tył, okej, okay, mógłby być i jest. Natomiast z przodu, no już tutaj można by pokusić się może o sztywną oś. Może kiedyś wypuścił Whipa z wyższą cyferką i tam będzie sztywna oś. Sztywna oś. Opony, tak jak w Whip 50, mamy Candy Small Block, są bardzo sprawdzone opony i są ok, i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Też 26 cali o szerokości 2,35. Bieżnik bardzo fajny, wystający na boki, który zapewni nam kontrolę czy na asfalcie, czy to w terenie mniejszym. No jest to rower streetowy. Dokładnie. I co fajne, co się pojawiło w tym rowerze, to blokada widelca. Czyli jeżeli jeździmy po mieście, nie zawsze będziemy skakać po wszystkim i wszędzie, tylko chcemy czasami po prostu w tym mieście przejechać. Dokładnie. Wtedy zakładamy sobie blokadę i
i rower zupełnie inaczej się zachowuje, zupełnie inaczej się nim przemierza utwardzone tereny. No i też grzechem by było nie wspomnieć o napinaczu. Napinacz mamy Mozart, napinacz, prowadnicę. Prowadnica od Mozarta. Jest to polska firma produkująca właśnie takie prowadnice do rowerów zjazdowych, czy to właśnie takich dirtowych, czy nawet do rowerów, których po prostu się ścigamy. Sam używałem takiej prowadnicy w swoim rowerze. Byłem naprawdę zadowolony. Wiedziałem, że na przykład są zdania podzielone, natomiast no, jak miałem przerzutkę Shimano, to używałem prowadnicy, żeby nie spadło, bo to sprzęgło. Dla mnie osobiście gorzej działa niż w stremie. Natomiast no, polski produkt w rowerze tego typu to jest takie jak najbardziej fajne, bo widać, że robimy bardzo fajne rzeczy. Znaczy te prowadnice używają nie tylko są używane w takich rowerach, a są używane też w rowerach zawodników i to z Polski, z czołowych i to czy to zagranicznych nawet. Tak. Z czym się często zderzamy przy rowerach dirtowych, przy rowerach streetowych? Kiedy po krótkiej rozmowie z potencjalnym klientem proponujemy taki rower, zderzamy się z opinią przeważnie rodzica. A wie pan, on tam mówi, że skacze, ale to się tak tam tylko będzie wygłupiał, to tam nic takiego. A musimy kupić nowy, bo tamtego górala, co miał, to zupełnie go zniszczył, bo to tam trochę skacze i to się poniszczyło, wie pan, i trzeba kupić drugiego górala. Ja mówię, no to czemu nie kupić roweru przystosowanego do tego, co młodych czy młoda chcą uprawiać? No bo nie każdy chce jeździć rekreacyjnie, jeżeli ktoś chce robić jazdę grawitacyjną, chce sobie poskakać po mieście. To rower musi być do tego przeznaczony. To jest okej. To nie jest głupawa młodzieży, chociaż czasami szukając swojej drogi to jest słomiany zapał i odstawiamy taki styl jazdy. Ale niektórzy się w to wkręcają i potem słuchamy o takich zawodnikach jak Goćkowie czy Sonia Skrzypnik. Także no tak. To się nie bierze znikąd. Także ja zawsze uczulam rodzica przeważnie, żeby na tym etapie nie podcinał skrzydeł, bo tu też nie chodzi o finanse. Czasami jest tak, że rower za 3300 czy za 2,5 to jest cena ok, bo kupują droższe rowery, ale górskie, ze świadomością, że ten chłopak, dziewczyna dalej będą skakać na rowerze nieprzystosowanym, ale jest na modłę rodziców, że to ma być rower na wycieczki, to ma być rower do jazdy normalny, a jak on sobie czasami skoczy, to się nic nie stanie. Najwyżej znowu dostanie OPR, że rozwalił kolejnego górala, którego tatuś czy mamusia kupili. Lepiej kupić rower przystosowany. Tak, lepiej kupić rower. Po to one są, żeby je używać. Natomiast jeżeli będziemy kupować rower, który nam się wydaje, że będzie dobry dla naszego dziecka, niekoniecznie go uszczęśliwimy. On przyjmie oczywiście tak hojny prezent, ale to nie o to chodzi, żeby robić na siłę. Dokładnie tak. Te rowery są też bardzo popularne na rynku wtórnym, także jeżeli się znudzi, można go odsprzedać i to przeważnie szybko. W dobrej cenie. I szybko. Tak, i szybko, i wtedy można się przerzucić na zwykłego górala. Ale jeżeli się wkręcimy w to, i mamy infrastrukturę, żeby wykorzystać taki rower. Mam na myśli tory, mam na myśli skateparki, pump tracki, czego u nas w Brodnicy z ubolewaniem, przyznaję, mocno brakuje. No tego brakuje, nie tylko. Ale i tak potencjał jest duży. Jeśli chodzi o nasze tereny, tutaj dzieciaki po prostu robią robotę. Bardzo duży jest potencjał. No i na sam koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o komponentach, które są to od Kelisa. Krótki mostek, wiadomo, musi być ten rower skrętny. Kierownica szeroka, żeby jednak mieć dobre prowadzenie.
sztyca od Kelisa, no i siodło, tak jak, takie same jak WP50. Tak. Typowo takie dirtowe, które możemy, które jest węższe i w razie czego łatwo za nie się wychylić, czy coś w tym stylu, nie? W zasadzie rower. Bardzo fajny i za cenę 3399 zł. Mamy w sumie go wyposażonego bardzo fajnie i nie ma tutaj większych oszczędności w tym rowerze. Nie, bynajmniej ja nie zauważyłem. Oczywiście pedały, nie? No, oczywiście ale pedały, zawsze są wkładane na sztukę, no to no tak. Umówmy się. W zasadzie tak. Ale niektórzy wolą plastikowe, no bo są mniejsze po prostu potem straty w piszczelach, jeżeli się noga ześlizgnie. Jeśli się po prostu będą chcieli mieć lepsze trzymanie, no to zainwestujemy w lepsze pedały pinowe. No ale wtedy warto też ochraniacz na piszczel zainwestować. No i to, o co wspominamy i najczęściej przy tego typu rowerach. Naciskamy wręcz, no ściekaski. Czyli helm. No ściekaski, bo tutaj już nie ma zmiłuj, tutaj jest taka jazda, że łatwo o glebę, także pamiętajcie o tym. Raz się wywalić, nic się nie stanie, drugi raz się wywalić, nic się nie stanie. Za trzecim razem niefortunnie upadniesz, jadąc po bułki do sklepu, uderzysz głową o krawężnik. I nie trzeba będzie COVID-a, żebyś wylądował w łóżku, także... Dokładnie tak. Także pokrótce Wam ten rower omówiliśmy. Jeśli jesteście nim zainteresowani, zapraszamy serdecznie do Biker Buzyk Brodnica lub w Iławie. Z chęcią Wam chłopaki doradzą odnośnie doboru takiego roweru. Czy to ma być model niższy, czy to ma być model wyższy. A właśnie, warto wspomnieć, że w Iławie, drogi przyjacielu, jest pump track, którego nie ma w Brodnicy. O, to jest bardzo fajne. I tam chłopaki naprawdę fajnie szlifują. Jest też szkółka BMX. Jest grupa, jest trener, który... Coraz więcej dzieciaków chce tego tak, typu. I ludzie nawet z Brodnicy 50 km pakują do Iławy, żeby wziąć udział w tych zajęciach. Także no, to tylko nam pokazuje i udowadnia, że w każdym mieście pokroju Brodnicy czy Iławy, to jest około 30 tysięcy mieszkańców. Ja uważam, że ten pump track powinno być w zasadzie i jakaś szkółka. Szkółkę karate znajdziesz wszędzie, szkółkę piłki nożnej znajdziesz wszędzie. Rower myślę, że jest nie mniej popularny na chwilę obecną i szkółka techniki jazdy, bo to też nie tylko wygłupy, ale w dużej mierze jako zawodnicy MTB czy XC szlifujemy technikę jazdy na takich rowerach. Dokładnie, głównie poza sezonem można szlifować, żeby w sezonie się nic nie stało. Natomiast no, jak najbardziej jest to pożądane przez wiele dzieciaków, takie szkółki, no bo się uczą tam dużo. I nie tylko to się przekłada na rower, ale i na inne dziedziny życia później. Tak. Lepiej siedzieć na rowerze, moim zdaniem, jak przed komputerem. No tak. Albo robić zadymy na mieście. Dokładnie tak. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy w sekcję komentarzy. A jeśli macie taki rower, WIPA 50, tudzież po prostu model jakiś z WIPA, to podzielcie się opinią o tym rowerze, tych rowerach i zostawcie komentarz. Tak, i nie chodzi nam tylko o pozytywne opinie. Jeżeli macie jakieś uwagi do nich, co Wam nie pasuje, zarówno my chętnie zapoznamy się z Waszym zdaniem, a uważam, że dystrybutor, tudzież Kelis Polska, również wysłuchuje i wsłuchuje się w takie opinie. Dokładnie tak. Także dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A one już niebawem. Zapraszamy. Cześć. Cześć.